ostateczne decyzje są najlepsze, więc właśnie pakujemy samochód. Rowerki zamontowaliśmy wczoraj, bo już wczoraj postanowiliśmy, że ruszamy w drogę. Jeszcze nie wiedzieliśmy gdzie. Był plan na Szwecję, był plan na Słowację, ale padło ostatecznie, też planowaliśmy Półwysep Helski. Właśnie się pakujemy, wszystko już przygotowane, ale musimy się wcisnąć do samochodu, w którym będziemy nocować. Także zapraszamy na wspólną przygodę. Wyruszyliśmy w kolejną przygodę i przed nami jest tak piękny dzień. Jedziemy z rowerkami, zobaczcie, one wyglądają jakby się trzymały za rączki. I to nie są nasze jedyne pojazdy poza samochodem, bo mamy też supa, mamy kajak. Także na pewno nie będziemy się nudzić, po drodze zrobiliśmy konkretne zakupy. Możemy spokojnie tutaj mieszkać w samochodzie przez 2 tygodnie najbliższe. W kuchni polecam spaghetti. I tu ma grzyby ze śmietaną, ale makaron jest. Jaram się. Już zaczynamy kempingować na stacji. Zatankowaliśmy, mamy wrzątek, także zrobimy sobie jeszcze jakieś jedzonko już na miejscu. No śmigamy! Zobaczymy, czy uda nam się trafić do tej miejscówki. Już naszykowałam latarki, bo no raczej takie miejsce z dala od cywilizacji się zapowiada. I zaparkowaliśmy. Mamy tutaj taki postój. Teraz szykujemy nasze auto do spania. Widok na zatokę. No mało widać, ale mamy pełne niebo. Gwiazd też tego za bardzo nie widać teraz w telefonie. No i szykujemy się do spanka tutaj na naszym miejscu noclegowym. I nasze spanka, spankowóz, śpiulkolot, spankowóz, wszystko musimy tu jeszcze ogarnąć. No i mamy kołderki, wszystko także, lampeczki jeszcze będą tu takie cozy zapalone. Będzie fajnie. Na wieczór, jest wosko. Siema wariacie. Siema szenki. Mam GoPro. A tak wygląda nasze mieszkanko w środku. Rafał właśnie robi kolację i knuje i kombinuje, bo wziąłam sobie jakieś takie chińskie danie. Pierwszy raz takie coś widzę. Ciekawa jestem, jak to się robi. To teraz się dowiem, ale najpierw was oprowadzę. No, o ile ta strona taka całkiem instagramowa, fajna, ekstra. I tam jest cała zatoka i tam jest morze i piękne światła na wodzie. I to rano będzie musiało wyglądać bajecznie. Za mną może mniej instagramowo, bo tutaj są wszystkie rzeczy, które były na tylnych, no, w bagażniku i z tyłu. Są na przednich siedzeniach aktualnie. Cóż, jedna walizka nam się nie zmieściła, więc mamy ją pod nogami. Mam nadzieję, że tam będzie, jak się obudzimy, bo tam są nasze ubrania. Rowerki na dachu. No jest czad. Jak tam moje kolacje? Właśnie muszę tu zamontować. Robię to na zewnątrz, bo się boję, że się wyleje nam wszystko na samochód. Skomplikowana operacja. Żałuję, że tego nie widzieliście. Niezłe to było. Ninja. Czy ty podgrzewasz, mówiąc, zupę czołgu? Do klapka ci padła. A w ogóle co ty robisz mi klapę? Dobra, nie będę wybrzydzać. No knajpy pozamykane, nie? No powiem wam, że szef kuchni daje radę. Żałuję, że nie mogę tego pokazać w lepszej jakości, ale po prostu jest tak bajecznie. O, jedną gwiazdę widać, ale tych gwiazd, uwierzcie mi, jest mnóstwo widocznych. Jest też przepiękny księżyc. O, jedna z tych kropeczek tam. No bajka. Która godzinka? 1:51. Idziemy spać. Dzień dobry. Dziś obudziliśmy się z takim widokiem. Właśnie jest wschód słońca. Zobaczcie na zatokę. Jest po prostu zachwyt totalny. Tam mnóstwo kaczuszek. Oczywiście jeszcze idziemy spać, ale trzeba było zrobić przerwę na zachwyt. Zaparkowaliśmy idealnie, bo jesteśmy dosłownie na wprost środka zatoki i słoneczko, można tak powiedzieć. Dzień dobry! Ale jest pięknie. Taka nasza perspektywa na dziś. Ta-da! A tak wygląda wszystko z perspektywy naszej sypialni. Jest przepięknie.
meldujemy się trochę później. Właśnie tutaj zaczynamy przygotowanie do śniadanka, robi się kawka. Były pogaduchy z sąsiadami, bo było sporo, nawet nie kamperów, w sumie kamper jest chyba tylko jeden, ale trzy wany. Obok jest osobówka, też para nocuje, po prostu naprawdę rewelacyjna sprawa. I jeszcze dalej nawet widzę, że są samochody, także o, cały parking. W sensie z takim dystansem, że jeszcze mamy taką przestrzeń dla siebie. Tutaj też już puściutko, bo po wschodzie słońca dużo osób się zebrało. No my nie jesteśmy z tej grupy. Potrzebowaliśmy jeszcze odespać. A teraz, proszę Państwa, przygotowanie do śniadanka. Owocki, warzywa. Jest tylko załamana, bo ja sobie wizualizowałam kanapkę z pasztetem. Byłam pewna, że Rafał wziął, a jemu chodziło o paprykarz. I o, także jutro do nadrobienia trzeba kupić pasztet. O, a tu się kawka robi. Doczekać się nie możemy. No i robimy śniadanie. Jest już po 10:00, ogarnęliśmy się, wszystko spakowane i zaraz ruszamy na Półwysep Helski. Jeszcze po drodze zatrzymamy się gdzieś, żeby umyć naczynia, uzupełnić zapasy wody, bo po prostu zaraz wszystko nam zniknie. No i zanim jeszcze wsiądziemy na rowerki, może jakieś szybkie zakupy i kawa, już chyba kawa gdzieś na rowerkach, bo wyszła nam paskudna, bo mieliśmy tam wodę mineralizowaną, jakąś gazowaną, coś tam i o, nie polecamy do kawy. Już kiedyś tak zrobiliśmy taką pyszną kawkę. Jak tam się fie? Jest moc już powoli. Jest mało pięknie, ale jest przepięknie, jaram się i po prostu pogoda, zamówienie. Jest dzisiaj, musiałam sprawdzić, 11 września. Jest po prostu fantastyczne przedłużenie wakacji. Jak cudownie było umyć zęby. Lecimy dalej. Czas na zakupy. Jest i kawa. Jest jeszcze jedna cudowna rzecz, czyli pralka. Generalnie pralka to jest cudowna rzecz, a ta jest na monety przy stacji benzynowej. Super sprawa. I przy stacji jest też kawałek plaży, którą się już przeszłam. I wjeżdżamy już na półwysep. Przed nami fajna trasa. Znaleźliśmy, Rafał wyhaczył jakieś miejsce parkingowe z Park Fortnite. Zobaczymy, czy się spodoba. Parę dni za dobę, a nie wiem ile, dwie, trzy. Tak, bo tam często informacje są nieaktualne, trzeba weryfikować na miejscu, bo to też się zmienia. Jak dwie, trzy to bierzemy, jak stówę za dobę to nie ma sensu. To czekamy dalej, bo jest dużo fajnych miejscówek. O, wysoko ta poprzeczka jest postawiona po dzisiejszym noclegu, bo i widok był genialny, i miejsce fajne, spokojne. No i zobaczcie jeszcze tutaj, jest super ta trasa rowerowa, my też się nie na rowerki. No będzie rewelacyjnie. No i mega fajna miejscówka. Jeszcze nie wiem, czy tutaj będziemy nocować, czy po prostu zostawimy autko na czas jazdy rowerem, ale jest bardzo przyjemnie. Tutaj jakiś porzucony rower, klimatycznie. I będzie głośno, ale nam to raczej nie będzie przeszkadzać. No nice, mega spokojnie, przyjemnie. Są kamperki, przyczepy, czat. Zobacz, jakie laski ładne. No cóż, kawałek od samochodu. Takie cuda. Ale pięknie. No dobra, całkiem spokojnie, dobra, to sobie supa przyjść kajakiem. No, supa, kajak na pewno. Jaram się. Jezu, jakie kocham morze. Czekaliśmy cały sezon, żeby się woda nagrzała, ale chyba trzeba przyjechać jeszcze za jakieś 3 miesiące. Za 3 lata chyba. Pięknie jest i czystutka, super czysta woda. Ma, ale jest płasko. Muszę przeczytać w Google, czy one parzą. Trochę przeżuwa. Przeżuwa meduzy. O, tam jest kolejne. Naprawdę mnóstwo. To nie jest łatwe zadanie, bo mamy naprawdę wysoki samochód. I czeka nas rozgrzewka. Ruszamy do drogi spakowani. Jeden koszyczek, jest pełna sakwa. I ruszamy zaraz w drogę. Wyjechaliśmy z leśnej ścieżki i zobaczcie, co zobaczyliśmy. No po prostu szał. Ja bym się tu mogła ciągle zatrzymywać. Trzeba ruszać.
Wyruszyliśmy z chałupy, jak tylko zorientowałam się, że jesteśmy w Kuźnicy, to mi się skojarzyło, że widziałam na TikToku plażę dla psów i obok sekretne miejsce, huśtawkę. Uwaga, Rafciu prezentuje. Siema. Influencerka. Stawka na klifie. Wietrzymy stopy. I pachy. Ale słodki. Miejscówka warta odwiedzenia. Polecamy, ale... Nie wiem, jak to znalazło. TikTok! No, bo my tędy sobie szliśmy, tędy. Taką dziwną ścieżką leśną dotarliśmy. To jest przy plaży dla psów w Kuźnicy. Zostajemy tu chwilę dłużej, więc czas na piknik. Mam osobną torebkę z jedzonkiem. Nie mylibyśmy sobą. A oczywiście już jedziemy na kolejny przystanek, to będzie jedzenie. Bo wymyśliliśmy sobie wióracia? No. Wióracia? Bułkę ze śledziem. Jastarni? W jastarni. Gdzie my jesteś? W jastarni. Bułę ze śledziem. Także nie będzie głodnie jeść przecież. W Juracie, ja już nie wiem. Jurata też tu jest chyba. Chyba tak, ale nie wiem, czy jest najpierw jastarnia. Świetny przewodnik nagrywa. Trzeba długo na mapę wpaść. Wakacje mamy, o. Cały czas się oswajam z tym, że tam jest morze. I tam jest morze. Zatrzymaliśmy się w super miejscówce Sun for Health, z tego co widzę. Byliśmy najpierw w sklepie z mega, w ogóle taki styl, mi się tak podoba. Ubrania, dodatki, takie surferskie klimaty, super czat. Teraz stoję na bunkrze i weszliśmy sobie tutaj na górę, są leżaczki i w ogóle świetna miejscówka, są szkółki, knajpki. Tutaj się chyba wieczorami dzieje, taka strefa chilloutowa, no i oczywiście mnóstwo miejsc noclegowych. Dechy. No przepięknie jest. Przypiliśmy rowerki, zaczynamy spacer po Juracie. Sporo miejsc zamkniętych, między innymi to, na które się czailiśmy, o uroczej nazwie Rybułka, bo chcieliśmy zjeść bułę ze śledziem, ale zamknięto, także szukamy czegoś innego. Ale zatrzymają nas na pewno pamiątki. Błądziliśmy, w końcu znaleźliśmy miejsce, gdzie zjemy rybkę. Złożyliśmy zamówienie, mamy lokalne piwko zero i odpoczywamy. No i zapomniałam o was, zaczęliśmy jeść, nagraliśmy tylko na Instagrama, a YouTube czeka, co my tu jemy, a my tu jemy sandacza i dorsza. Teraz już jestem prawdziwą surferką. Kupiliśmy filtr fioletowy UV 50. Szada polowała na to. Na TikToku chyba oglądałaś, nie? Ja będę jutro... A, nie, pokażę wam. Wiecie, że Essa, ten znaczek, który pokazuje, trzymając trzy rzeczy, to... O, właśnie, to jest takie surferskie powitanie. I jutro będę tak robić na supie i kajaku. I będę cała wymalowana jak surferka takim filtrem. On jest kolorowy i trudny był wybór. Długo się zastanawialiśmy razem z panią, która ładny. Sprzedawała, bo był miętowy jeszcze ładny. I różowy też był ładny, ale najładniejszy fioletowy i miętowy. Sam jeden i padło na fiolet, także będę jutro testować. On jest widoczny na twarzy i jak znika, to znaczy, że już przestaje działać, czyli trzeba się dosmarować. Są mi nasze rowerki, także już możemy być spokojni. Lecimy jeszcze na molo, już powoli zachodzi słońce. Właśnie przed takim zachodzącym słońcem będziemy sobie wracać, bo dzisiaj właśnie Jurata już jest naszym najdalszym celem od chałupy naszej, chałupa. Także zawracamy jeszcze spacerek, rozchodzimy rybkę. Zarzuciliśmy bluzy i ruszamy w trasę powrotną. Dzisiaj przyjechaliśmy z chałup przez Kuźnicę do jastarni i właśnie przy zachodzie słońca będziemy wracać i dzisiaj już raczej wypoczywać, ale jeszcze kawałek przed nami, jeszcze trochę trzeba nas ogarnąć, cały samochód przebudować, przepakować, rowery wrócić na górę, także jeszcze kilka planów mamy do zrobienia. Postanowiliśmy wykorzystać ostatki słońca na kąpiel.
nie słoneczną. Dalej w morze, czy też zatokę nie będę was zabierać, bo tam jest dosyć mocno wszystko porośnięte, a jest tak samo płytko. No. Tam kawał cały, dalej widzieliśmy, jak ktoś wyskoczył z motorówki, to miało ledwo za kolanem. Także po prostu nie pozostaje. Jak ktoś nie umie pływać, to dobre. Jak zrobić tak? O nie! Ty chlapaczu. Ale i teraz tysiąc kąpek, żeby się rozgrzać. No cóż, Bałtyk zaliczony. Ruszamy na ostatni przystanek. Kawa i lody. W tej budce są tak pyszne lody. I nie tak, że tylko spróbowaliśmy jednych i tak mówimy. No, lody. Nie, ale sprawdzi, lody w Kuźnicy. Pan obsługujący też jest mega sympatyczny. Dojechaliśmy do chałup, ale przez dłuższy czas jechaliśmy przez totalnie ciemny las. W sensie cały czas ta ścieżka. Ale było tak, że no dobrze, że mamy światło przy rowerach, to widzieliśmy 3 metry w przód i nic więcej. Mega dziwnie. I tylko z dwóch rowerzystów mijaliśmy. Był to skomplikowany proces, ale rowery są już na bagażniku. Jesteśmy przepakowani, mamy sypialnię i lecimy teraz na plac. Ale wy już zostajecie w domku, pilnujcie autka, a my będziemy kąpać się w morzu. Dzień dobry. Właśnie idziemy jeść śniadanko. A zrobimy je sobie tutaj. Całkiem nieźle. A oto i nasza uczta. I mamy taki widok. No całkiem nie najgorzej to wyszło. A to tylko moja porcja. Nam się zmieniły plany, miało być bardziej aktywnie, bo po śniadaniu mieliśmy zawrócić, napompować supa, kajak i przyjść na plażę popływać, ale zasnęliśmy, drzemka się przedłużyła i później musieliśmy się rozbudzić, więc weszliśmy do wody. Idę do ciebie. Jest cały czas niebo cieciutko, taki kawał od plaży, ale fajnie, że weszliśmy. Dla nas morsowanie to jest wejście do Bałtyku we wrześniu. Morsujemy! No właśnie już wrzesień to już nie lato, to już takie jest typowe, nie? No. Siema! Inur! Jej, jaka czapla się wyczłapiła tu. Wyczapliła. Siema morsie wrzesienny. Przecież jest jesień, gdzie ty pływasz w Bałtyku? O, meduza. Proszę państwa, jest ta meduza, tu jest meduza. Nie wiem, czy widać. Się na meduzie skupiłeś. Możesz, proszę cię, pójść sobie stąd. Sio. I tu. Ale ona jest z tobą. Ja rozumiem. Ona wie, ona w cieniu sobie twoim stoi. Meduza. Gdzie ty płyniesz w tamtą? Bo ci pokażę parzydełka. Ej, no parzydełkiem do mnie płynie. Ej, od tego roku szkolnego wprowadzamy naukę pływania meduzą. Pokaż, zaprezentuj. Rączka troszkę jeszcze tu, prawo, tak, no i zagarnię. Ale to ona ciebie uczy na dół. Zagarniaj. Lecimy do autka, a śpimy przy wejściu 21A. I to jest naprawdę kawałeczek. Dosłownie ścieżka przez króciutki lasek, tory i jesteśmy. Odświeżyliśmy się i lecimy gdzieś na kawę. Jednak dzisiaj tak spokojniej, trochę chcemy się zrelaksować. Ale słuchajcie, rybkę zjedliśmy. Kąpiel w morzu, cali się praktycznie zanurzyliśmy, także zaliczona. Jeszcze co, jakieś pierdoły jakąś kupić pamiątkowo? No ciekawe, czy pamiętasz, co ty wczoraj robiłeś? Co jeszcze robiłem? Cały dzień. Nie wiem. A rowerami jeździliśmy. O! No. Przejażdżkę rowerami. Takie się aktywności chodzi. No. Tak, no dzieje się, to nie znaczy, że tak leniwie całkiem, ale teraz krążymy sobie po chałupach, doszliśmy akurat do wody z jednej strony, wcześniej byliśmy po drugiej stronie na plaży i kawki poszukujemy i tutaj póki co, tak widzimy, że poza sezonem, to Pustawo, to jest ta restauracja? Nie wiem. Otwarte chyba. To było do przewidzenia. Wyszliśmy na miasto poszukać kawy. Wylądowaliśmy na obiedzie, ale kawę też zamówiliśmy. Zobaczyliśmy w menu przepyszne naleśniki, przynajmniej tak się zapowiadają. Zaraz będziemy testować. I jesteśmy w takiej fajnej kaszubskiej knajpce. Idzie pan kelner. Twój cukinio. Ach, fantastycznie. Naleśnik z cukinią i mozzarellą. Lalala. A urawca 4.0. Jest i kawka. No, fantastico.
was zmartwić, ale w tym vlogu nie zobaczycie ani kawałka Helu, bo sformatowała nam się karta. I tak całe szczęście, że to tylko ostatnie pliki, a nie cały wyjazd. Ale jeżeli chcecie dokończyć relację z Półwyspu Helskiego, no bo Hel wypadałoby zobaczyć na Półwyspie Helskim, to zapraszamy na naszego Instagrama. W zapisanych relacjach znajdziecie pełną wyprawę. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w następnym vlogu.